Cześć, z tej strony Uja, witajcie w dziesiątej. Troszkę się już tego nazbierało, części poradnika dla młodego pilota. Tym razem coś zupełnie innego, mianowicie pokażę Wam, jak można walczyć przeciwko trzem samolotom naraz i co należy głównie robić. I mam tutaj na myśli walkę z trzema boomzoomerami przeciwko, no nasza maszyna też jest boomzoomerem. Oczywiście walcząc przeciwko dogfighterom to jest o wiele prościej. Wystarczy zrobić od nich większą prędkość i wysokość i mogą jedynie nas obserwować i to my decydujemy, co się będzie działo. Oni jedynie reagują. A jeśli chodzi o boomzoomery, to ucieczka od nich może być niemożliwa, bo tutaj będziemy walczyć z niemieckimi BF-ami 109. Jednym z nich będzie G6, czyli samolot znacznie wyżej w rankingu rozstawiony od nas. No i na początku będę walczył z dwoma samolotami, potem przyleci trzeci im pomóc. Będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Bitwa skończyła się moim zestrzeleniem, ale została wygrana, ponieważ został tylko jeden samolot. Wszystkie trzy, które mnie ścigały, trzy albo dwa, spadły. W każdym razie uważam, że akurat ta bitewka powinna Wam tutaj dużo pokazać takiej walki na przestrzeni. Właśnie tutaj będziemy walczyć 4 km, a nie gdzieś tam się kitrać przy glebie. Powinno być dosyć ciekawie. Oczywiście cały team jak zwykle był bardzo pomocny, latał 500 metrów nad ziemią, a ja się męczyłem z trzema gościami. No ale takie sytuacje niestety się dosyć często zdarzają i właśnie takie samoloty, które za szybko schodzą w dół, są potem wyłączone z walki. Jedną z opcji jest właśnie zejście do nich. No jak macie na ogonie kilka samolotów, to po prostu prowadzicie je na dół, podpuszczacie cały czas, nie oddalacie się za bardzo, tak żeby dalej chcieli za wami iść, powiedzmy trzymacie ten kilometr i staracie się ich ciągnąć na dół. Jeśli odpuszczają, wy też odpuszczacie schodzenie i dalej trzeba się tak z nimi bawić w kotka i myszkę, aby cały czas ich ciągnąć do gleby. Wtedy właśnie, żeby nasi sojusznicy mogli się dołączyć do walki i te szanse były mniej więcej wyrównane. Tutaj Niemcy, widać, że są oblatani, dużo ich atakowało, mając słońce za plecami, czyli widzimy ich znacznie później niż oni nas. Widać, że już kilka takich podstawowych zasad dobrego latania znają. Zobaczcie, ten Itadrop leci pięknie, mając słońce za sobą. W dodatku, jeśli atakujemy takie samoloty, to zobaczcie, jak słabo widać, jesteśmy cały czas oślepiani przez te promienie słoneczne. No cóż, trzeba sobie jakoś radzić. A jak widzicie, będę miał chyba tutaj, ile dobrze pamiętam, głównie z wersjami G do czynienia. A szkoda, że troszkę fragów zostało mi ukradzionych. Na przykład ten tutaj samolot to już jest pewne zastrzelenie, on nie ma skrzydła. Nie był mi zaliczony. No cóż, tak bywa, ktoś był gdzieś ukradł, albo nie wiem. Ten system, który przydziela fragi, stwierdził, że nie. Jednak ja go nie strąciłem, tylko wiatr. Ostatnio mam naprawdę bardzo dużo takich tego typu zagrań. No ale mniejsza, to nie o to tutaj chodzi. Podstawowy błąd tego gościa, że poszedł tak ostro w górę, był wtedy łatwym celem. Nie trzeba było zbyt dużo amunicji, żeby go trafić i no to jest chyba jeden z gorszych manewrów. Jeśli się go robi, ma za mało energii, bo jakbym miał mało energii, no nie, kurczę, patrzcie, zaliczyło mi go coś musiałem pomieszać. A jakbym miał mało energii, to bym mógł go nie dojść i potem on by na mnie spadał, bo ja bym pierwszy stracił moc i upadał bezwładnie. A tak niestety było na odwrót. Tutaj właściwa akcja niedługo będzie miała miejsce. Jak widzicie, już na mojej wysokości nie ma nikogo z mojej drużyny.
To jest częsta sytuacja, która właśnie ma miejsce. Tym bardziej z Niemcami. Wszyscy się boją ich samolotów. Wiadomo, że one się świetnie wznoszą i są najczęściej nad nami, a przeczekanie tego i popchnięcie ich w dół jest naprawdę, naprawdę trudne. I cały czas chłopaki starali się trzymać naprawdę wysoko. Zobaczcie, jesteśmy na 5 tysiącach, a Niemcy zaraz się powinni tutaj pojawić z lewej strony. Będą jeszcze wyżej ode mnie. No wiadomo, że jak oni chcą, to się lepiej będą wspinać od tego tajfuna. Na to akurat nie możemy nic poradzić. Ale tajfun jest od nich, przynajmniej od BF-ów, bo z fokami to tak różnie. Trzeba by było zobaczyć z jaką. Od BF-ów jest, wydaje mi się, że trochę zwrotniejszy, przynajmniej na niektórych prędkościach. Zobaczcie, 209, obie wyżej ode mnie. Co robić w takiej sytuacji? No, większość ucieka w dół, to nie jest mądre rozwiązanie. Tutaj możemy próbować, jak chłopak staluje, go zaatakować. Przede wszystkim musimy zobaczyć, jeden już jest na dole, drugi już jest na dole, obaj byli nade mną. Zobaczcie, teraz można ciągnąć na klapach. Teraz ten 109 miał dużego farta, popatrzcie. Przeleciał między, zrobiła się taka dziurka między seriami, specjalnie dla niego on w nią przeleciał, tutaj jeszcze dostał. Zobaczcie, można trzymać wysokość spokojnie. I możecie też próbować na klapach, zobaczcie, jak się szybko dochodzi taki samolot. A nie ucieka on wam. Jak już wejdziecie mu na ogon, to musi on uciekać. Zobaczcie, to jest G6, to jest znacznie lepsza maszyna. A mimo to jest w defensywie. Dostał jednego kryta. Też musiałem go odpuścić, bo druga 109 się tutaj za mnie zabiera. Trzeba mu było skrócić kąt ostrzały, gdzie jeszcze pociski się tylko ześliznęły. A i tutaj dołącza teraz trzeci samolot do kolegów. Widać jacyś klanowicze, więc to nie powinni być jacyś słabi gracze. I teraz się bawimy z trzema panami. Ten jeden jest już troszkę poryzany, drugi dostał, ale bez żadnych jakichś tam większych zniszczeń. Jeśli macie dwóch na dole, wystarczy, jak są dosyć blisko, robić mocny skręt i cały czas mieć dużą prędkość. Prędkość jest bardzo tutaj ważna. Starajcie się atakować tego, który staluje. Zobaczcie, ten z lewej będzie nas atakował. Idziemy szybko w dół i do góry, przez co on już nie ma szans nas trafić i atakujemy tego najbardziej od nas oddalonego. Tutaj niestety nie udało mi się za bardzo, tutaj rzucało na lewo i prawo. Trzeba było odstąpić i znowu pójść do góry. Cały czas trzeba pamiętać, że wiadomo, gdzie oni są za nami. Najlepiej wtedy robić manewr, jak są tacy rozpędzeni, do góry i pod jakimś kątem. Przez co możecie teraz znowu opadać na kogoś. A no tutaj zauważyłem, że no ten jeden już ucieka w dół, już nie chce ze mną walczyć. I na dole są trzy i tutaj po lewej zaraz będzie, no teraz już dwie i jedna jest z lewej strony maszyna, czyli trzech naszych, trzy Spitfire'y. Więc postanowiłem już ciągnąć, tym bardziej, że tą 109 mogę spokojnie dogonić i postarać się jeszcze coś tam spróbować ją ostrzelać. Niestety zabrakło trochę. Tutaj jedynie dostał jednego strzałka. Trochę niefartownie mi się strzelało w tej bitwie, przyznaję, albo po prostu, no nie wiem, już oko nie ten. Choroba mnie ostatnio trochę męczyła, więc dobra, nie ma co zwalać na chorobę. I tutaj zobaczcie, znowu jest trzech panów na ogonie. Mimo że chciałem ich podciągnąć tutaj pod te spitki, to spitki zaczęły uciekać. Stwierdziłem, że kurczę, dalej będę musiał znowu sam walczyć. Nie ma co uciekać, tak trzeba ostro zmieniać kąty, żeby chłopaki nie mogli wyrobić w ataku na nas. I atakować znowu na jakiś samolot, który jest od nich jak najdalej. Po prostu trzeba rozbijać tą całą zgraję. Cały czas musicie się starać robić przy tym wysokość. Zobaczcie, tamten jeden się w ogóle gdzieś już udał w siną dal. Tutaj straszne celowanie. A to wszystko, zobaczcie, jak szybko się dzieje i że ich pociski po prostu
W ogóle nie trafiają w cel, nawet jak zaczynają strzelać, to są to same rykoszety. Ten samolot nie jest ani trochę uszkodzony. Zawsze jak chcecie kręcić, to starajcie się włączać klapy, jak prędkość jest o wiele mniejsza. Tutaj niestety nie udało mi się, myślałem, że da radę już przy tym nawrocie tego gościa dorwać. G6 okazała się tutaj o wiele za szybka dla mnie. No już mam 44 pociski i szukam tego pana, gdzie on tutaj jest. Pamiętajcie, że cały czas macie ogon. No właśnie, tu się pojawi ten gościu, więc od razu odbiłem na jego stronę, żeby nie mógł wyrobić. On schodził w prawy dół, więc odbijamy analogicznie lewą górę. Wtedy ten samolot nie jest w stanie zmienić kierunku. No i tutaj, o, myślałem, niestety nie doszliśmy tego gościa, ale od razu trzeba by, można tutaj się posiłkować klapami. To już musiałem mieć pewne strzały. Tutaj był jeden, drugi. Koleś już stracił panowanie nad maszyną, jeszcze patrzyłem, czy wyrobi, czy nie. Niestety asysta. No i ten samolot niestety nie popatrzyłem za szybko, można już było... No, chciałem spróbować jeszcze go rozwalić, dostał kryta i niestety spadłem. Potem co zauważyłem, to że ten kryt stał się zestrzeleniem i ten samolot, co właśnie teraz wraca Spitfire, dokończył ostatniego pana. I wygraliśmy tą bitwę. No sporo się tutaj działo, dużo takiej walki, no i właśnie z przeciwnikiem, który w teorii ma lepsze maszyny ode mnie. Nie pamiętam tylko, czy to były dwie G6. Nie było jak zobaczyć, nie zawsze pokazuje te samoloty pełną ich nazwę. Po prostu często widać tylko BFA-109, nie widać jaka to jest modyfikacja tej maszyny. Mniejsza, w każdym razie mogliście tutaj zobaczyć, że można walczyć z trzema maszynami. Najwięcej, jaką widziałem akcję, to że osoba walczyła z pięcioma. Dogfighter z pięcioma dogfighterami walczył i strącił dwóch, dopiero potem poległ. Więc są tak dobrzy piloci, którzy to potrafią. Mam nadzieję, że wy również dzięki obserwowaniu lepszych od siebie będziecie się cały czas szkolić i mieć szansę na to. Dzięki za oglądanie, miłego dzionka, cześć.